Naszkicuj wykres funkcji o równaniu minus 1 czwarta x plus y minus 3 drugie równa się 0. Podaj punkty przecięcia prostej z osiami układów współrzędnych. Rozpocznijmy od przekształcenia tej postaci ogólnej do takiej, w której nie będzie ułamków. Będzie nam wtedy wygodniej działać. Czyli żeby pozbyć się czwórki i pozbyć się dwójki, obustronnie pomnożymy przez 4. To dostaniemy minus x, y razy 4 to będzie plus 4y. I tu dwójka skraca nam się z czwórką, dostaniemy 2, czyli zostanie nam minus 6 równa się 0. Zaczniemy od wyznaczenia punktów przecięcia prostej z osiami. Może rozpoczniemy od punktu przecięcia z osią OX. Zwróćmy uwagę, że wszystkie punkty leżące na osi OX mają jedną współrzędną taką samą. Widzimy, że dla każdego punktu leżącego na tej prostej współrzędna Y wynosi 0. Zapiszmy to. Y równa się 0. Więc podstawiamy do naszego równania pod Y 0. Zwróćmy uwagę, że jeżeli za Y wstawimy 0, cały ten element 4Y znika nam i zostaje nam tylko, czy to weźmiemy sobie, czy to znika, i zostaje nam tylko minus x, minus 6, równa się 0. Stąd wystarczy tylko policzyć x, czyli właściwie minus x, jak przeniesiemy na stronę prawą, znajdzie się on tutaj ze znakiem plus, minus 6 zostaje po stronie lewej. Czyli punkt przecięcia wykresu z osią OX ma współrzędne. Za x wstawiamy minus 6, za y wstawiamy 0. Zaznaczmy ten punkt na naszym wykresie, czyli na osi x mamy minus 6, na osi y 0. Teraz wyznaczymy punkt przecięcia prostej z osią o y. Widzimy, że jedna ze współrzędnych wszystkich punktów leżących na osi Y jest taka sama. Tym razem to współrzędna x zawsze wynosi 0, czyli x równa się 0. Podstawmy więc do naszego równania za x 0. Zwróćmy uwagę, że jeżeli pod x wstawimy 0, to cały ten element nam znika i zostaje nam 4y minus 6 równa się 0. Dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą y. Obliczmy stąd y, czyli minus 6 przeniesiemy na stronę prawą, czyli znajdzie się tam ze znakiem plus. I dzielimy obustronnie przez 4, czyli y równa się 6 czwartych. Po skróceniu dostajemy 3 drugie, czyli 1 i 1 druga. Widzimy już, że pierwsza współrzędna punktu przecięcia prostej z osią OY wynosiła 0, a druga współrzędna Y wynosiła 1 i 1 druga. Zaznaczmy ten punkt na wykresie, czyli współrzędna X 0, Y 1,5. Teraz już tylko wystarczy narysować prostą przechodzącą przez nasze dwa punkty.